Hej, 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 ludziska! Witam was w recenzji Flauta 4. Tak jest. Teraz wam przedstawię moje całe wypociny na jego temat, co mi się udało odnaleźć i tym podobne rzeczy. Jestem świeżo po nagrywaniu jako takich ogólnych wstępu do Falloutów, więc dla mnie to minęło jakieś... Mój sobie tekst dla mnie nie minęło. No. Minuta, coś tam dosyć przełączenie się na inny ten. Więc dobra. Tutaj widzicie, właśnie zaczyna się filmik. Jeżeli takie ogólnie jeszcze na początek jak szybka prośba, jeżeli ktoś na tyle dobrze angielski zna, aby móc mi dodać tego na napisy, to chętnie bym prosił na wysłanie na PW. To bym dorzucił na całą ciągłość napisy, co mówi ten właśnie gość cały. No dobra, komentuję co widzę. Tworzenie postaci. No, według mnie fajnie wygląda. Trochę lepiej na pewno niż w trójce New Vegas. Ciekawsze. Z tego co mi wiadomo, zostało to odwzorowane na podobę Simsów. Na ten temat się wypowiedzieć nie mogę, gdyż nie grałem po prostu w Simsy. No dwójkę może grałem, a to chyba kuzynki. I to, ja wiem, pół godziny. Bo czekają zacząć. Jak widzicie, możemy także zmienić... Możemy grać także kobietą. I będziemy mieli dziecko własne. Które zostanie... no tak jak w realnym życiu. Mieszanką naszych obu postaci. Na przykład mężczyzna będzie czarny. Będzie mużnym. A kobieta będzie biała. To dziecko będzie... werble... mulatem! Jej! No. Gra miała być na początku wydana, o ile się nie mylę, właśnie w październiku. I teraz spójrzcie się, proszę państwo, na to. Co mamy? No właśnie. Oj, przepraszam was, spadło mi. Właśnie. Październik. Tak. Telewizory. Widzicie, jakie fajne? Mi się bardzo podoba ta estetyka z lat 50. Co pan chciał? Nie przypominam sobie, bym zamawiał akwizytora. Jeśli wolę w krypty? Może wolę, może nie. Ja bez swojego... jak on się nazywał? Nie... no w każdym razie bez mojego robota nie, nie wychodzi. A właśnie. Nasz bohater jest nazwany Howard w tym wypadku. Który jest zajebiście przystojny i ma szczęście jak mało kto. Dobra, akwizytorom dziękujemy. Pa, pa. Dobra, na razie. Tak. 1000 imion najpopularniejszych w Ameryce. To, że nie umiesz zmienić pilochy porządnie, to już nie moja wina. Niby zmieniłeś, a dziecko płacze. No to ciekawe, spójrzcie się. Dziecko mulatek taki, a my jesteśmy białym mężczyzną. Żona chyba nam rogi doprawiła, ale mniejsza. I teraz użycie coś ciekawego. No to chodźmy. No, proszę państwa. Czas na grzełobranie, co? Ale sobie nie przypominam, a myśmy wtedy na to zasłużyli. Na grzełobranie takie duże. Spójrzcie sobie za... no, no, pokazujcie. Proszę państwa. I grzybobranie. Ale pieczarka atomowa. Widzieliście? Mój angielski jest badziewny, więc trochę rozumiem, więc lecę ten, to będę się udzielał. No w każdym razie tu nie chcieli zdradzić fabuły, no to jak najbardziej rozumiem, chociaż mi to gwiżej powiewa, bo
czy ktoś mi opowie film, jakiś tam czekam, chcę obejrzeć strasznie, powie mi tam co się działo i tak dalej, to mi to bliżej powiewa. Czy to będę wiedział, czy nie. I tak by tak samo praktycznie przeżywał film, czy będę wiedział, czy nie będę wiedział, jak to się skończy. Kurde, jeszcze czkawkami coś trzeba męczyć. Teraz się spójrzcie chwilę, ja się napiję. O, o, to jest lepiej. Nie rozumiem narzekań graczy, którzy jeszcze nie zaczęli grać w tą grę, a już narzekają na grafikę. Mi się akurat bardzo podoba. Kto powiedział, że to musi zaraz być uber duper cholera wie co? Najlepiej film z aktorami wrzuconymi do gry, jak w Tronie. No się chwalą, że jest ten światło, ładnie padające, tak dalej, woda. Mam nadzieję, że nie będzie takiego czegoś jak w Falloutie New Vegas chociażby, gdzie od razu w lokacji startowej... Jak to się nazywało? Jeju. Kurczę, teraz na szybko zapomniałem. Dobra, w lokacji startowej mieliśmy ten bar. Gdy wchodziliśmy, było przykładowo pierwsza w nocy, to tam padało takie piękne, zachodzące światło, nie? Mam nadzieję, że tego nie będzie. Teraz spójrzcie się dialogi, widzicie? Takie szybkie. Ja bym wolał coś takiego, jak było w Deus Ex Human Evolution. Bunt ludzkości, nie? I niby jest jakiś tam tekst, że chcę porozmawiać o tym czy o innym, ale jest też podpis, dokładny podpis, co słowo moja postać powie. To jest zdecydowanie lepsze niż samo takie na przykład, nie wiem, Dave Ray, przeproś, spróbuj przeprosić, no nie wiem, i tym podobne rzeczy. Zapytaj o tamto, o tamto. No, teraz chyba cisnął nasz robocik żartem sucharowym, który wypił bodajże już ze dwa oceany, że spóźniliśmy się na obiad albo kolację o 200 lat. No, że dialogi są dynamiczne, mają dalej, ale jak mówiłem, poprosiłem kogoś znającego dobrze angielski, aby mi to wrzucę w adentację dodatkowo. Teraz spotkamy za chwilę pieska. Tak. Dobrze pamiętam, kiedy ja to już obejrzałem i mówiłem, że to już praktycznie pamiętam. Za chwilę będzie bitwa z kretoszczurami. Jej! Chociaż to chyba świnioszczur. Się pewnie nazywać. No, w każdym razie ten. Właśnie, można wydawać polecenie psu. Ciekawe jak to będzie rozwiązane w tym. Na PC-cie. I o widzicie, przynieść nam klucz. I jestem ciekaw także jednej rzeczy, czy to będzie jakieś ograniczenie, na przykład do iluś tam funtów, nie wiem, do 3-4 funtów. Funt to jest tak jedna druga kilograma więcej. Czyli 2 funty to jest tak mniej więcej kilogram. Mniej więcej oczywiście, tak? 450 gram, coś takiego. Przyjdźcie się dokładnie temu trybowi. Nie mamy Watsa jako takiego, że zatrzymuje czas całkowicie. Możemy sobie pójść na herbatę, toaletę czy coś. Wróci z powrotem. A mamy bullet time. Według mnie powinien być wybór. Wolimy bullet time, czy może starodawny Watts, zatrzymując całkowicie grę. Jak możecie zauważyć, postaci chodzą tak jakby kilka milimetrów, centymetrów nad ziemią. Chyba to poprawią, tak mi się wydaje, albo ja się już oczekam. Ta będzie jedna z ważniejszych rzeczy, mianowicie... Spójrzcie na to. Farba. Super elegancko wiśniowa farba. Czerwieniutka, tak normalnie... Usta dziewczyny. Piękne usteczka. Na moje kolor. Wysoka wyobraża się, po 200 latach ja chciałbym taką farbę. Samochód dostałem na dworzu przez 200 lat. Na słońcu, wietrze, tak dalej, tak dalej. A tu nadal by tak zajebiście wyglądało.
Tak jest. W skrócie, o, spójrzcie na to jeszcze. Ten w głębi nie robi kręgów na wodzie, a ten na brzegu już tak. To ma jakieś opanowanie ten. Jeju, drogi. Od sportu. Kurczę, przepraszam, masz ludziska, coś mi z głowy nazwy wyleciały. Się chyba stresuję lekko. Dawno nie nagrywałem. Stadion, o. Właśnie. Przepraszam. A, to mamy właśnie Pip-Boya. I do edycji kolekcjonerskiej został dołączony Pip-Boy, który już tak się pewnie rozszedł na eBayu, dobrze pamiętam, teraz już kosztuje też około $1000. Ta przedpremierowa wersja. Nie wiem, czy w Polsce będzie dostępna, czy nie. W sensie normalnej cenie. Czy już pocał się pan w nos, więcej nie dostaniesz, choćbyś chciał. W każdym razie, taka mała uwaga. Maksymalny ekran, o ile się oczywiście nie mylę, 5,3 cala, czyli Samsung Galaxy S5 wejdzie i nic więcej, nic większego. Spójrzcie się tutaj. Brak jest naszych tych umiejętności. Są perki, czyli nie wiem, perki, czyli profity, ale nie ma umiejętności. No to jest ten, ale to jest ciekawe, może nie tyle samo, że tak gra, tylko powinno być zrobione coś takiego, że jak znajdujemy holodysk jakiś, powinna być to właśnie ta animacja włączona, że załącza i wczytuje ten Pip-Boy. No oczywiście jest też nowość, że jest animowany interfejs porównany do poprzednich i to jest inny model, bo w Falloutie 1 był 2500 Pip-Boy, w dwójce tak samo, w trójce 3000 i New Vegas także 3000. Tu mamy pewnie 3500, tak mi się wydaje. No i szał. Niedowierzanie. O, właśnie. Jak mówiłem, szok, niedowierzanie. Tak. No i tam nam jeszcze apka została i tam takie duperele. Ja czekam na Androida, kiedy to wrzucą. Jestem ciekawy też, jak to będzie się sprawowało. No nie powiem, najwyżej sobie postawię komórkę, tylko najpierw trzeba się dorobić tej komórki. No jak na razie to ja używam, co to jest za złą. Gdzie ja to pieprzony już? Jest to drogi śmietnik pieprzony. Trzeba sprzątać. Chyba gdzieś wróci. Co to jest za złą? O, jesteś. Nokia! Jeszcze plus GSM pisze na przodzie. Co to jest? I tam wciąga baterię. Ale powiem wam tyle, nie chcielibyście się oberwać. Aha! Tu mamy 24 poziom. Ale chyba prędzej było pokazane coś, że mamy 409 poziom. Czyli będzie maksymalnie zapewne na dzień dobry 50. Co za tym idzie... No, co dużo mówić. Być może jak się pokażą rozszerzenia, będzie nawet większa, bo od razu będzie jakiś może nieograniczony lub bardzo wysoki poziom maksymalny do zdobycia. Widzieliście, jest możemy rozbudować pancerz częściowo, czyli ramiona, nogi, tłów, hełmy i tak dalej. Czyli nie tak jak w Falloutie powiedzmy 3, że pancerz i hełm, tylko z kilku części. Teraz o czym mamy? Na przykład tego nie pamiętam za bardzo. Aha, właśnie. To mamy właśnie tam warsztat, który będziemy mogli budować tam różne rzeczy, chałupę sobie i tak dalej. Ale spójrzcie na to, rozbieramy jeszcze w takim tempie, gdzie tam kółka opór no kij, dobra, niech będzie. Jeszcze to ujdzie w toku, ale to... Lekkie przegięcie, prawda? Nie mówię, że sam fakt w sobie mi się bardzo podoba, ale jeżeli się spuści na to wykończenie, jeżeli już coś buduję od nowa dla siebie, no to już to zamiast tak gęście typu deski, nie takiego dziury,
że głowę bym tam wsadził, rękę, granat wrzucił, czy cokolwiek innego. Ale dobra, powinno według mnie być jakiś, nie wiem, jak w Minecrafcie klocki rozbijamy, to tam ileś trwa rozbicie jakiegoś tam klocka, zależnie, nie? Na przykład obsybian się bardzo długo robi, ziemię bardzo szybko łopatą robimy, kopiemy i tak dalej. To powinno być coś zastosowane coś w ten design. Aby nie było... No kurę, byśmy biegli z początkowej lokacji w Falloutie, powiedzmy New Vegas, do tego tam wielkiego pomnika przedstawiającego strażnika pustkowi, czy jak to się nazywał? I tego drugiego, to taki wielki pomnik ze złomu, byśmy zebrali za pół chałupy. Pół tego, co byśmy spotkaliśmy. Mamy dodane tutaj także, widzicie, generatory, supy wysokiego napięcia, kable, komputery, które sterują wieżyczkami, światłem i tym podobnym dopierami. Kolega nam to godziny bez przerwy mi już kawał byli. Możemy tam zmieniać tam natężenie światła i tym podobne parale. Mamy widzicie dwie różne różne dodaje wieżyczek. Jak widzicie poprzednio zasilane energią elektryczną, a tu mamy jakieś benzynowe bodajże. Moździerz nawet. No to już lepiej chyba przegięcie, a spójrzcie na to. Biegnę non stop tak samo. Kolega zginął. Co tam? Jestem hardcorem. Biegnę dalej, nie? Nic nie będzie. Mam nadzieję, że to jest specjalnie wyłączone AI przeciwników, aby po prostu na potrzeby... Ale po prostu na potrzeby prezentacji. Bo trochę by było to głupie, gdyby oni tak ciągle się pchali. Wystarczyło w takim razie ustawić po kilka tych wieżyczek z miotaczem ognia na tej ścieżce, jeżeli będą po prostu ścieżkami jakimiś tam od razu wyznaczonymi szli. No to będzie przegięcie, albo że będziemy mogli tą osady budować tylko w ściśle wyznaczonych miejscach, albo na takich tych, jak widzieliście, betonowych tych pozostałościach, gdzie rozebraliśmy coś. Tak nie za bardzo, bym wlał gdziekolwiek można by było to postawić. Na środku, kurde, kamienia nawet jakiegoś wielkiego. A także, aby można było ten... jakiś podziemiem coś budować, ale dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Mamy tutaj celownik optyczny. Możemy do niego użyć na przykład szkiełka z zegarka, butelki, mikroskopu i tam innych części. Nie musi mieć akurat specjalnie szkielka z mikroskopu, globusa i klucza, tylko możemy mieć różnie, nie? Tak, żeby było dobrze też, gdyby ten widok tego celownika, wygląd jego zmieniałby się w zależności od rodzaju części, w której wykorzystaliśmy, na przykład taśma, to by nasze też wyglądało, a niektórzy kleją, prawda? Dobra, taśma, my tutaj spójrzcie się... czy to zaznaczałem, czy nie zaznaczałem? To będzie za chwilę. W każdym razie spójrzcie się w prawy dolny róg. Będzie się pokazywało co jakiś czas, na przykład jest potrzebny poziom, widzicie. Ranga druga nauki. To będzie prawdopodobnie zrobione jak w Skyrimie. Tak mi się wydaje. Do budowy na przykład i lepsze tam broni. Czyli na przykład przez wykucie 200 pistolecików tam wbijemy sobie ten poziom. Nie będziemy mogli budować przez to lepsze bronie. Nie będzie tego czegoś jak było dotychczas. Robimy tam swoje, zabijamy potworki, tam dostajemy tam poziom i wydajemy chociażby właśnie na naukę albo naprawę. To będzie tak. Czy to dobrze, czy to źle? No, z jednej strony dobrze, bo tak. No dobrze. No wyobraźcie sobie, nie korzystacie na przykład z jakiejś wrzutni rakiet, a wydać ten umiejętność, prawda? Ale spójrzcie tutaj, mamy pancerz, który możemy właśnie sami sobie modyfikować. Mamy odporność różne, ogólną odporność na broń energetyczną bodajże i na promieniowanie. Także możemy ten pancerz sobie modyfikować względem wizualnym, widzieliście tam przez ułamek sekundy jakieś tam płomienie, różne pomalowane i tak dalej. Teraz co?
no matter how you played it. You want to play it full on first person? You can play it in third person. Niezręczna cisza. Tak byś nie może u mnie. Trzeba coś pierdzieli, przypocz chociażby nawet. Więc... Blisko, co u was? Nudzicie wam, że mnie oglądacie? Czy jak, czy inaczej? Dobra, pokazuj co, bo już nie pamiętam. Oglądałem Trezę, a teraz nie wiem co. Aha, bal przebierańców cały. Aha, słyszycie muzykę? Znam jej tytuł, podam wam w tym, pod filmikiem. Jej tytuł, mimo że link. Do filmiku pierwszego, jak znajdę. To widzicie, fajnie jest, ładnie wygląda to używanie broni. To mamy Yao Guai. Zwróćcie uwagę, że przeciwnicy się poruszają naprawdę dość... dobrze. Tu mamy jakiś automat plazmowy. Ciekawe. Syntetyk jakiś. Aha, już wiem co chciałem mówić. Trochę przegięcie. Ale dobra. Pies może być naprawdę zbyt OP, jeżeli on ma właśnie nie ginąć, nieśmiertelny być. Bo my widzicie, o. Rozkopione jakąś mają umiejętność zagrzebywania się i wykopywania się w naszych plecach, za naszymi plecami. Pies może być zbyt OP, gdyż jeżeli ma... O. Miałem o tym, a to mam przeoczenie. Mamy z deklawem walkę. Widzieliście, on wylazł z tej dziury. To mamy fajnie, też ładnie porusza, jak widzieliście. Z tej dziury. Mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że po prostu będzie po prostu skrypt jakiś, po prostu wylazł i tyle. Ale żeby można było wejść do tej dziury, na przykład odnaleźć jakieś tam, nie wiem, gniazdo ich, jaja może złożone, że to samica była, albo coś z tym stylu, może jakieś truchła, nie wiem, braminów, czy tam się cokolwiek u tego gniazda, czy tam miejscówki zbliżyło. Widzicie, będziemy mogli mieć własnego może Bejberda, latacza. Lub być może to jest po prostu jakaś misja. Też może być tak być. Tutaj widzieliście, oberwał gość pancerz pod Moganem w pancerz i odpadł jego kawałek. Coś ciekawe. Piosenka miła, dla ucha. No. Tutaj Bractwa Stali. Ten właśnie. Latacz. Teraz zobaczcie nowy gameplay bodajże. Ktoś pojawił dość niedawno. Tak. Trochę rozszerzone to, co widzieliście prędzej. No chodź, piesek. Właśnie pies może być trochę zbyt OP, jeżeli byśmy schowali pod tym, że chociażby za tym samochodem czerwonym, który widzieliście z prawej strony. A pies zresztą by po prostu... Spójrzcie, co on robi. Na razie, do widzenia. Dajcie do następnego. To byśmy w przykucku poczekali po prostu do końca tego, aż pies wyrżnąłby wszystkich za tym samochodzikiem i tyle. Oralibyśmy wszystko inne. Powinno być, jeżeli już ma być nieśmiertelny, to niech tam, nie wiem, gleje, dostaje jakiegoś, kurde, z jakiejś zadyszki dostaje ataku serca, czy cokolwiek innego. Byśmy musieli, nie wiem, uratować w jakiś ten sposób. Cucić, czy powiedzmy sam by tam się stawał, czy inne cholerstwo. Bo tak byłby jednak zbyt OP. Po prostu każdego bossa moglibyśmy załatwić w sposób, chowamy się gdzieś i czekamy, aż pies go zatłucze. Albo może po prostu exp nie byłby dodawany za to, jeżeli nie braliśmy udziału przy zatłuczeniu jakiegoś gościa, a pies go sam zatłukł, nie dostajemy expa wcale za niego. To jeszcze też mogło być jakieś rozwiązanie. No może nie w późniejszych etapach gry, ale ogólnie na początkowych, średnich, czy nie wiem, takie, no chyba żeby był właśnie, jak mówiłem, prędzej zniesiony poziom maksymalny, to być może by było warto. Ale spójrzcie teraz. Mamy, jesteśmy w pancerzu pomagając co największym, aniżeli mamy do czynienia z nimi w Falloutie 3, New Vegas. Jetpack także jest. Spójrzcie, jaką masakrę robi ten minigun. Mamy jego licznik, amunicji w magazynku. Tylko się chyba czyta użył, bo on się wcale nie kończy. Przepraszam was. Bardzo to zmiana, magazynka. No. Fokus pokus cztery mary, chłopak się rozpierdziela na tylary. O, spójrzcie, wychodzi.
No jeszcze moglibyśmy nie wyjść do tego w tym pancerzu, ale jeżeli byśmy z niego wyszli, dobrze byłoby, aby była możliwość tam po prostu... No ja mam się na... O, widzicie jakie uniki to robi? To już zdecydowanie wygląda lepiej niż w New Vegas i Trójce, gdy tam się działo coś takiego, że oni się posiadali jak... Nie wiem... Przymocowani do sznur, do patyczka jakiegoś. Przesuwani po planszy. I proszę Państwa, teraz to wygląda zdecydowanie żywiej, jakby bardziej realnie. Używa tych czterech łap dodatkowo, aby się poruszać. A nie tylko ciągle na dwóch i to taki dosyć sztywny sposób. Teraz zobaczycie jedną dziwną rzecz. Przygotujcie się na to, patrzcie. Jest gościu. I nie będzie go za chwilę. To jest właśnie dziwne, gdyż prawdopodobnie. Nie wydaje mi się, że gościu w kombinezonie krypty od tak po prostu został wystawiony u góry. No łapie powiedzmy projektem gry, który tam powiedzmy wystawia te postacie wszystkie, ustawia tak dalej. Pomylił się, no dobra, mógłby się to zrobić, ale postać nie znikałaby tak nagle, prawda? O, spójrzcie jak on się ładnie porusza, ten szpon śmierci, tutaj fizyka trochę ulepszona, wózki te sklepowe. Ten szpon śmierci przypomina, jak zobaczyłem pierwszy raz to, przypominało mi to chód dinozaurów z filmów i tak dalej. Takie przynoszenie ciężaru z jednej strony na drugą i balansowanie ogonem dodatkowe. To jest bardzo ciekawe. Tak jeden balansowanie się ogonem i tak dalej, nie? Jak mówiłem. Tutaj mamy jeszcze Vault Boy, jak widzicie, z lewej strony. Tam w głębi był. No może pies trochę wygląda na jego sierści, no ale jeżeli mielibyśmy zrobić coś, jak mamy w tym Spiderze, tym nowym, tym coś, co wyszedł na kartach ATI, że te włosy wyglądają naturalnie, no to by komputer trochę wysiadał, prawdopodobnie. Dlatego by był na ATI chyba, bo wiadomo, tylko to właśnie na ich kartach jest, a podczas na GeForce'ach jest właśnie z fizyką i tak dalej. Szkoda, że nie mają jakiejś innej technologii, która by była obsługiwana przez jednej jak drugie karty, ale to jest opowieść na inną historię. Nie ma tak dobrze blisko. Nie ma tak dobrze! Więc tymi słowami właśnie się z wami kończę, moje cholerywy. I to tyle by było chyba w tym temacie. Chyba tak. Zobaczymy, o której dostaniecie. Jest czwarta nad rano. Nad rano. Kurde, tak jest. Czwarta nad ranem. Na dwie po. No, ludziska, to tyle w tym temacie. Na razie.